Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 519 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Zdanowicz. Przed mikrofonem Mateusz Widut. Dzisiaj sobie porozmawiamy o trzech tematach i będzie też sekcja komentarzy. I też pamiętajcie, żeby na Spotify, jeśli tam nas słuchacie, a może i też na iTunes, bo tego nie sprawdzałem, ocenić nasz podcast. Kto by tam sprawdzał iTunes? Pamiętajcie też, że zarazem jak i na YouTubie, bo też i na YouTubie można posłuchać, jak i na Spotify, można odpowiadać na pytania odcinka, więc jeśli tam jesteście, to wystarczy na dół zjechać w tym danym odcinku, który właśnie słuchacie i możecie wpisać swoją odpowiedź na pytanie, które dzisiaj padnie w 519 odcinku. Tak. No i w co ostatnio grałeś? W nic nowego. W Overwatch. Ostatnio mieliśmy taki długi segment, znaczy ja dużo mówiłem, no tak, że mi się nie chciało grać i tak naprawdę tylko trochę grałem w Overwatcha, a poza tym za bardzo w nic, także no nie wiem. Ale jak? A teraz w końcu wychodzi Plague Tale, za dzisiaj wychodzi chyba, nie? Tak, już jest dostępne. Właśnie, więc to się poopowiada za tydzień na pewno. No i ty grałeś w Scorna. Ja nie grałem w Scorna, bo ja nie ukrywam, że ta gra mnie w ogóle nie pociągała w żadnym stopniu, nie chciałem na siłę nadgrać. Wiem, że ten, ale wygląda, ale... Znaczy, jakoś... wiesz, to nie było tak, że ja z przyjemnością włączyłem tego Scorna, tylko przyjechał do mnie Marcin Górniak, którego na pewno słyszeliście i widzieliście na materiałach z Gamescomu. On zresztą na Gamescomie razem z Patrykiem tam mieli sesję chyba godzinną Scorna. Okazało się, że to w ogóle był początek gry, tak samo jak i gry No to ma sens, bo taka gra pewnie na fabułę nastawiona to. No i zaprosiłem go do siebie i graliśmy klasycznie w FIFA. I w Scorna. I właśnie przypomniałem sobie, że tego samego dnia trafił Scorn do Game Passa, więc szybko zainstalowaliśmy. Ja trochę pograłem, Marcin mi mówił, co trzeba zrobić, ale tak naprawdę to pierwsze, nie wiem, pół godziny, 45 minut, bo byłem zajęty inną grą, o której za chwilę, ale raczej to jest po prostu, tak jak było zresztą mówione, ale może niektórzy myśleli, że wcale tak nie będzie, to jest doświadczenie w sensie takim, że to jest walking sim, przynajmniej na początku, i chodzimy sobie po tych przerażających gore korytarzach, które są niczym za bardzo niewypełnione, tylko masz straszne przepaście, przełączniki, włączniki i straszne ściany, nie? I tak naprawdę tam nic nie ma, tylko są jakieś dziwne odgłosy i tam, że niby coś się dzieje, ale tak naprawdę nic nie widzisz. Jakby clue rozgrywki nawet nie jest samochodzenie, ale dochodzisz do pewnego momentu i musisz na przykład rozwiązać jakąś zagadkę logiczną. Dla przykładu musisz, tak jakby używając takiego obrzydliwego żurawia, wyrwać jajo i włożyć je do takiej dziurki. Okay. I za pierwszym razem to się nie udaje, bo on upuszcza to jajo i drugie jajo jest gdzieś tam daleko i musisz poprzesuwać jak puzzle takie przeszkody po to, żeby właśnie to jajo doprowadzić do tej dziurki i włożyć, i wtedy się otwiera nam jakieś przejście, my sobie tam idziemy. Jakby mamy takie zagadki środowiskowe w tym wszystkim. Gra przygodowa, tak? FPP. Plus... Ale z tego co wiem, są jakieś walki z bossami, bo ktoś narzekał na Twitterze, że... No tak, to pewnie podobno są jakieś walki, podobno są jakieś różne strzelanie dziwnymi brońmi, ale ja miałem jeszcze problem z tą grą i trochę się boję, bo wcześniej, gdy miałem takie błędy, między innymi chyba w Call of Duty mi się tak zdarzało, że nagle dźwięk na przykład się crashował i miałem tylko taki pisk przez jakiś czas, ale jakby w Call of Duty to nie wracało nigdy do normalności, tylko musiałem zresetować konsolę i dalej to działało, tylko że później chyba w ogóle konsola przestała mi działać, okay. I musiałem ją odesłać. Ale znowu to samo się dzieje w Scornie, tylko w Scornie to jest tak, że mam ten pisk troszkę inny, ale w tym stylu, przez na przykład 2 minuty, później dźwięk wraca do normalnego działania i znowu to mam, tak? Więc jakby trochę nie za bardzo dało się... A w innych grach też tak masz? Nie, no, czyli... w FIFA akurat wszystko działało spoko, więc no to może mam nadzieję, że to jest jednak wina gry, nie mojej konsoli. Więc póki co mieszane uczucia, tym bardziej, że nie mogłem w ten klimat wejść, bo po pierwsze siedział obok mnie Marcin, po drugie dźwięk źle działał. To pierwsza gra. Druga gra to FIFA, o której już mówiłem, ale właśnie
jakby przykładem tego, jak bardzo zmieniła się jakby dynamika tej FIFA i jak ona działa, to, że są zmienione karne, zmienione są rzuty rożne, mamy tą zbliżającą się kamerę, jest to, że Marcin, który jest uzależniony od FIFA i jakby nawet tak. podobno przyjechał, żeby się ze mną spotkać, ale tak naprawdę chciał się zalogować na FIFA, żeby jakieś tam paczki w fucie otwierać. Ale mniejsza z tym, ale pierwszy mecz, jak dobrze pamiętam, wygrałem, drugi zremisowałem, a później jak już on się trochę też nauczył grać, przypomniał sobie i zauważył moją taktykę, dopiero później zacząłem przegrywać. Tak, a pamiętajmy, Marcin jest uzależniony. No tak. Więc widać tą zmianę. To nie jest to samo. To nie jest zdecydowanie to samo. Ja też z kolegami później miałem kilka sesji FIFA, więc podkreślam, zdecydowanie to nie jest to samo. I warto się zainteresować FIFA, jeśli lubicie tego typu gry. No i trzeci tytuł, z którym najwięcej czasu spędziłem na Switchu i dlatego nie grałem w tego Scorna, to chyba już można mówić, bo widziałem recenzję, ale Mario i Króliki. Tak. Sparks of Hope, jak dobrze pamiętam podtytuł. No i to jest chyba kontynuacja gry, w którą nie grałem, czyli Mario i Króliki i Kingdom of coś tam, coś tam. No, coś tam. I poprzednia odsłona podobno była super fajna, ale tutaj według przynajmniej tego, co czytałem, dużo zostało zmienione, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, a rozgrywka wygląda tak, że mamy tutaj trochę takiego X-koma po prostu. Czyli mamy jakby bitwę, w znaczy, której... w jedynce to też był X-kom, tylko teraz chyba trochę poruszanie się jest inaczej zrobione, tak. Ale to... No mamy na przykład Mario, który ma... może przejść, jakby nie ma tutaj jakby ilości kroków, które możesz wykonać, bo możesz sobie pójść wszędzie, ale masz obszar, w którym możesz się poruszać w ramach tej rundy, w której jesteś, no. Który oczywiście jak podejdziesz do krawędzi, to w następnej rundzie będziesz mógł jeszcze dalej pójść. Ale gdy wykonasz już jakiś ruch typu atak lub użycie jakiejś umiejętności, wtedy już nie możesz ruszyć swoim bohaterem. Czyli na przykład możesz aktywować sobie, nie wiem, kogoś zdaszujesz, a nie, jak kogoś zdaszujesz, czyli przewrócisz i zabierasz mu życie, to nadal możesz chodzić, tak? Ale kiedy już na przykład wystrzelisz, nie wiem, jakiś pocisk, to już wtedy nie możesz chodzić, ale możesz na przykład sobie użyć, nie wiem, jakiejś umiejętności typu uzdrowienia się lub też tego, no bo tutaj mamy te sparksy podtytułowe, które możemy odblokowywać no, z biegiem jakby historii i je podłączać pod konkretnych bohaterów i możemy nimi żonglować. To nie jest tak, że to jest do konkretnego na przykład Mario czy Luigi przypisane, no ale możemy z tego korzystać nawet kiedy już mamy wykorzystaną tą pulę jakby po strzeleniu. Aha. Plus jest dużo rzeczy takich, na przykład masz chodzące bomby, które możesz zdaszować i o których mi chłopaki powiedzieli, bo razem we trójkę graliśmy z Wiktorem i Pawłem. Dostaliśmy 3 kody, więc dziękujemy Ubisoft, bo Ubisoft dostarczył do recenzji nam to. W ogóle więcej będzie na audycji, bo tam będzie recenzja, ale na przykład możesz zdaszować taką bombę i masz nagle limit czasu, kiedy możesz ją złapać i rzucić w przeciwnika i wtedy zabierasz dużo więcej jakby okay. Obrażeń, plus oczywiście masz jeszcze ten punkt jakby strzału, tak, więc rośnie twoja jakby po prostu efektywność w tym wszystkim. Dla samej rozgrywki, czyli tych potyczek, super fajnie grać w to Mario. To, co jednak jest trochę takie mech, to ta cała fabuła, w sensie, no wiadomo, to jest super, pięknie, świetnie. Fabuła jak platformówka. Jest jeden wielki zły i na cały świat spada plaga jakichś glutów, które musisz wyzwolić 5 światów po kolei. Pierwszy jest typowo samouczkowy, chociaż już on stawia wyzwania, jeśli się nie czyta, o co chodzi w danej walce. Bo nie zawsze chodzi o to, żeby wszystkich zabić, tylko na przykład właśnie rzucając te bomby w jedno miejsce, utorować sobie drogę i przejść dalej. I wtedy na przykład mamy battle complete. Tak więc bardzo miodnie się gra. To jest chyba pierwszy tytuł od czasu, kiedy grałem w Diablo 3 na Switchu, przy którym w ogóle spędziłem tyle czasu, więc to mówi samo przez się. Nie jest może to typowy tytuł na Switcha, ale dla osób, które szukają czegoś
no przenośnego, fajnego, ale trochę w stylu tych dużych konsol, no to myślę, że spoko. I w ogóle to mogłoby wyjść na dużych konsolach, bo tak, wygląda w ogóle fajnie. No, mogłoby. Nie? Wygląda fajnie, naprawdę to jeden z ładniejszych też tytułów. Ale niestety tytułów no, postacie Nintendo, wiesz. A no nie, tak, nie. No, no wiadomo. Ale jeden z ładniejszych tytułów na pewno, jeśli chodzi o no, naprawę audiowizualną. Kwestia stylu graficznego też, nie? Że to wygląda ładnie. Tak więc polecanko. A premiera 20, także tak. Dzień po premierze podcastu. Tak jest. Tak więc jeśli ktoś się zastanawiał, to nie trzeba, myślę, można. Że to, myślę, że to jeden z tych tytułów, gdzie ludzie już mają preordery, jak grali w jedynkę. Ale ty nie grałeś, tak? Nie, nie tak grałem. Tak ci się podobało, więc nawet jak nie graliście, to może. Jak może warto. Dobra, no to chyba zamykamy Znaczy segment. Ja w sumie nie powiedziałem, bo tak, bo zacząłem grać w Nio 2 w końcu, które sobie kupiłem już chyba z 3 miesiące temu. Bardzo fajny początek, chociaż już wiem, że nie mogę streamować takich gier, bo po prostu jak się zatnę jakimś bossie, nawet na mini bossie, to coraz bardziej się wkurzam i to się nie fajnie się ogląda mnie w takim stanie. Więc nie będę tego streamować, ale bardzo przyjemnie się gra. Nadal utrzymuję swój pogląd, że Nio i Nio 2 w tym przypadku to są o wiele trudniejsze dla mnie osobiście przynajmniej gry od Soulsów, bo jest o wiele więcej mechanik po prostu, których musisz pilnować w trakcie walki. Na przykład odnawianie sobie staminy poprzez wciskanie R1 po każdym zadanym ciosie, żeby to uzupełnić sobie pas jakiś szybko nie zmęczyć, jest bardzo ważne, jakieś ataki specjalne. Jest też przemiana w ogóle teraz w tej części w demona. Można z tego korzystać albo ze specjalnych ataków, w których na chwilę się przemieniasz w demona. Bardzo mi się podoba, że na początku w ogóle nie ma tak, że musisz tam jakiś czas przegrać, żeby znaleźć różne rodzaje broni, tylko pierwsza rzecz, jaką robisz w tej grze, to masz pokój i leży pełno broni. Każdego rodzaju, jaki jest w grze. Sobie na początku wybierasz, jakie dwie broni będziesz używał. Więc to jest bardzo fajne, można sobie od razu przetestować wszystko. Trochę jak w Monster Hunterze w sumie. No i bardzo, bardzo przyjemny, bardzo wymagający, pewnie skończę za rok, podejrzewam, ale fanom, jeżeli nie graliście nigdy w Nio, a lubicie Souls-like'owe gry i lubicie trudniejsze, nawet jeśli lubicie czegoś trudniejszego niż Soulsy czy Elden Ring, to Nio 2 jest naprawdę, naprawdę świetne i myślałem w ogóle, że to starsza gra, to dopiero ma 3 lata czy 2 się okazało, także, bo wyrwałem Complete Edition z dodatkami wszystkimi za 100 zł na Steamie podczas jakiejś wyprzedaży jakiś czas temu. No, więc w to będę sobie pykał okazjonalnie. Czyli będziemy mieć przez 2 lata raporty z No, jak Nio. Skończę, to może coś powiem, ale to naprawdę dużo czasu upłynie. Okej. Okay. Chcieliśmy podziękować, bo wzrosły nam wyświetlenia, jeśli chodzi o kanały streamingowe, niekoniecznie YouTube, no bo nie, na YouTubie nie rośniemy, jesteśmy... Z YouTube'em jest ruletka. Stało słabi. Mm. Ale tutaj widać 20% wzrostu, więc... Wydawcy? No, ten. Znaczy, no już w sumie trzy kody na Marię i Króliki, no, tak. Więc ja to już widzę, to jest to podziękowanie. Przybyliśmy szklany sufit. Tak jest. Dobra, w dzisiejszym odcinku dwie afery, trzecia potencjalna. Zaczniemy od pierwszej afery. Jak wiecie, przybliżymy może taki kontekst szerszy. Microsoft kupił lub chce kupić, mm-hmm. powiedzmy chce kupić, bo jeszcze to nie zostało przyklepane w 100%, tak Activision jest. Blizzard. Jest to na tyle duża transakcja, czyli mamy tutaj prawie 70 miliardów dolarów, pomnóżcie sobie teraz razy 5 w ogóle, to jest już więcej niż pół budżetu Polski, to jest prawie budżet Polski, wow. Cena tego wszystkiego, więc jest kilka regulatorów, którzy muszą zająć się tą sprawą i wyrazić swoją opinię, czyli po prostu się zgodzić. Między innymi w Stanach Zjednoczonych, bo Microsoft jest ze Stanów, w Unii Europejskiej też jest regulator. Jest też oczywiście Brexit Anglia też musi oddzielnie, jako już takie duże mocarstwo, też się wypowiedzieć, czy to może się zdać, bo chodzi czy oczywiście nie. O monopol, tak? Żeby tak. Nie było przesady. I chyba najwięcej tego ale jest właśnie w tej brytyjskiej części regulacyjnej. No i co się stało? To jeszcze trwa, o tym nie będziemy za bardzo mówić jakby w szczegółach, bo też myślę, że nie jesteśmy na tyle kompetentni, ale pojawiły się sygnały, że w ogóle w tym tygodniu miało się zadziać PlayStation Showcase, mm-hmm.
które się nie zadzieje ze względów właśnie między innymi na to, że trwa jeszcze ta analiza tego wszystkiego, czy dopuścić Microsoft do kupna Activision Blizzard, a zrobienie takiego pokazu i pokazanie, że jakby PlayStation ma super marki, które już są, ma super marki tworzone przez super twórców, które mogą być super duże i w ogóle pokazanie swoich samych asów, no może wpłynąć negatywnie na to, na jakby wynik tego, no bo jak najbardziej Sony zależy na tym, żeby do tej transakcji nie doszło i do pokazania żeby tego. Żeby zgrywać raczej poszkodowanego. Tak, że oni nam wszystko zabierają. To Call of Duty, czyli trzecia czy tam czwarta największa marka rozpoznawalna w świecie w ogóle multimediów i gier wideo, jak zostanie zabrana z PlayStation, to po prostu Sony upadnie. Wszyscy będą, nie wiem, wyrzucać PlayStation przez okna i w ogóle będzie największy dramat stulecia. No i dlatego to odwołali podobno. Znana informatorka Millie A właśnie podała to na swoim Twitterze i tutaj w przetłumaczeniu posiłkujemy się Eurogamer.pl. Trwające dochodzenie brytyjskiego urzędu do spraw konkurencji i rynku w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft rzeczywiście opóźniło wszelkie plany Sony związane z prezentacją. Ekskluzywne tytuły od firm trzecich i własne marki są ważnym celem Sony. Firma uważa jednak, że prezentacja doda wagi argumentom Microsoftu. Silent Hill i gra Hideo Kojimy, Who I Am, miały być częścią pokazu. Właśnie. Ta informatorka Millie kilka razy coś tam teasowała wcześniejsze PlayStation Showcase i to się potwierdzało, dlatego w ogóle ten temat podjęliśmy. No ale możemy sobie porozmawiać o tym. Ta gra Kojimy jest ciekawa, czy to jest Death Stranding 2, cały czas pod nazwą roboczą, bo już ujawnił Kojima, że Ellie Fanning, aktorka, którą możecie kojarzyć, nie wiem, z Neon Demon na przykład, no, że ona jest w nowej grze Hideo Kojimy, tylko nadal nie wiadomo, co to jest za gra. Ludzie podejrzewają, że to jest właśnie Death Stranding 2. Co by miało sens. Natomiast a propos Silent Hilla, to kiedy nie wiem, czy parę go, bo nie wiem, czy to czas japoński, czy jaki, ale już w dniu, kiedy ten plus się opublikuje w środę, będzie event jakiś tam. Nie wiem, czy to Sony jakiś robi króciutki taki event, czy Konami samo w sobie, chyba Konami. O Silent Hill. Coś o Silent Hill. Tak, to będzie prezentacja przyszłości marki Silent Hill. I oczywiście to może być nowa gra, prawda? Mówiliśmy o remake'u, że Bluebird Team podobno robi remake Silent Hill 2, więc to może być to. Ale ja w ogóle widziałem. Ale to może też być Pachinko, tak? Z Silent Hillem, bo na przykład wczoraj ujawnili Pachinko, tam Godzilla versus Evangelion, coś takiego. Więc no. Różnie może być, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę wszystkie te plotki i tak dalej, ja wierzę, że to naprawdę będzie jakaś gra prawdziwa jednak, Silent Hillowa. I wierzę, że to będzie remake, tak, na początku, że nie zaszaleją jakoś strasznie, chociaż może powiedzą, że no przyszłość serii, coś tam i tam dadzą jakieś logo, że coś powstaje, coś nowego. Natomiast myślę, że będzie coś właśnie z remake'iem Silent Hilla, czy to będzie remake może Silent Hilla 1 i 2 naraz, nie wiadomo, czy może remastery. Cokolwiek, ale myślę, że coś dostaniemy właśnie z Silent Hill. Ja powiem tak, po pierwsze, niestety zacząłem czytać Twittera. O, właśnie to też. I jakby nawiązując do tematu Silent Hilla, Elijah Wood, taki znany aktor. Elijah. Coś zaczął teasować w nawiązaniu do tego. No tak, zretweetował tweeta Konami o pokazie Silent Hill. Jego jedyny komentarz to ikona oczek patrzących, więc na pewno jest zaangażowany w ten projekt na 100%. Czyli raczej to jest coś nowego, mimo wszystko. Może po podkładać pierwsze. Głos w remake'u, nie? Po prostu komuś. Po drugie, widziałem chyba na polskim Twitterze, znaczy w sensie polskiej części, że ktoś pisał, że już wie, co to tam będzie. To by potwierdzało, że to Bluebird, jak ktoś z Polski, ktoś wie. Nie wiem, czy to nie pan Kubaka w ogóle. Ale nieważne, ktoś z tego otoczenia. Okej, okay, otoczenie pana to otoczenie. Ja tu właśnie na tym Twitterze to pełno spisków jest, dlatego ja do końca nie wierzę i dużo fejków, ale to otoczenie, nie wiadomo czy sprawdzone, coś mówiło, że my już widzieliśmy, wy zobaczycie dopiero na tym pokazie. A wiesz, może były pokazy zamknięte dla Może dla były. To będzie jutro o godzinie 23 czasu polskiego. A, czyli po podcaście. Czyli po podcaście, więc jak zawsze, no...
Zobaczymy, co tam się zadzieje. Kto tam jeszcze? A podał Masahiro Ito i Iraka Yamaoka. To ludzie związani z Silent Hillami i to robił, o ile mi się dobrze wydaje, grafiki oryginalne i w ogóle oprawę artystyczną do dwójki na przykład. Albo muzykę, bo oni mi się zawsze mylą, te osoby. Bo to w ogóle kobieta też jest jedna z nich, ale... A i widzę tutaj, że Annapurna Interactive ma być zaprzęgnięta do tego wszystkiego i ma ale robić właśnie, kilka mniejszych pamiętasz, produkcji. Właśnie. Annapurna ma robić jakieś mniejsze Silent Hill z jakiejś antologii. Więc, ale nie wiadomo, czy to wszystko będzie jutro, nie? Czy to wszystko tak walną naraz? Możliwe też, no. No możliwe, ale no, to jakby wszystko i plus jeszcze, to ta jedna noga, tak? Czyli PlayStation chciało to pokazać, w sumie fajna, duża rzecz. Konami stwierdziło, no sorry, nie będziemy na was czekać, jak się macie zamiar tak bawić. No tak. Sami sobie zrobimy to. I myślę, że na dobre im to wyjdzie. Z drugiej strony mamy tą grę Hideo Kojimy. I nie wiem, czy to wcześniej były te informacje, czy dopiero teraz, właśnie pod koniec września się pojawiły, że Hideo Kojima robił w ogóle grę single player dla Google Stadia, która wow. jest, jak wiadomo, no nie będzie więcej Google Stadii, a on na pewno no, już zrobił coś, miejmy nadzieję. I po pierwsze, część informatorów mówi, że ten projekt przeszedł do Microsoftu, bo z Microsoftem również robi jeden projekt Hideo Kojima. Mm-hmm. Ja zaś myślę, że raczej to by szło w stronę tego, że ten projekt przejęło Sony. Nie sądzę. Moim zdaniem nie robił jakiejś ogromnej gry dla Stadii. Moim zdaniem to będzie ten. To chociaż będzie oczywiście dla Xboxa lepiej chyba, by to brzmiało, chyba, bo... Że wiesz, ale Xbox być, ma chórę. Poczekaj, to miał być ekskluzyw od Kojimy dla Stadii, czy grę, która miała trafić też na Stadię? Ekskluzyw, z czego to? No to... Tak czytałem, nie? Tak. No tak, ekskluzyw w Stadii. Dobra, tak. No, moim zdaniem nadal to pewnie było coś małego raczej. Chociaż zobaczymy, no, ale to, że reklamuje grę aktorką znowu, tak jak Lidusem reklamował Death Stranding, no nie wiem. To mi się kojarzy jednak albo to i to. Sequelem. Albo to i to będzie, faktycznie. No. Tak więc ciekawe rzeczy mogły się pojawić. Część zobaczymy. Część pewnie pojawi się w jakiejś przyszłości, nie wiadomo jakiej. Ewentualnie zawsze można to zrobić przez The Game Awards. Wtedy tak bypassem zrobić te zapowiedzi, nie? No to tak, nie my, bardziej... to nie my. Znaczy, to nasze, ale to nie my. Tym bardziej, że Kojima i musi coś u Jeffa pokazać przecież. No właśnie, nowy odcinek, nową serię podcastów. W ogóle słyszałem, że beznadziejne są. W sensie takim trwają chyba 15, znaczy 20-30 minut. Wow. Jest zrobione to tak, że niby jest jakiś z góry narrator, który mówi, że to, a teraz Hideo Kojima powie o tym, jak coś tam się zadziało i Hideo Kojima mówi i na nim jest jeszcze tłumacz, lektor, nie? I tam są jeszcze, to jest jakby trochę jednak rozmowa z drugą osobą, która tam jest, która już mówi po angielsku i jeszcze do tego ma Geoff ma w ogóle swój segment, w których mówi o newsach, które są już przeterminowane o jakiś czas, tak więc no cóż. Dziwne, ciekawe rzeczy, jak chcecie, to zobaczcie. Nie wiem, czy jest na Spotify, na iTunesie chyba jest. To jest Spotify Originals. A, w ogóle. Spotify... Jest chyba pierwszy taki ten, ekskluzywny jakiś ten. Okej, dobra. No to aż to ciekawo się posłucham teraz. No to widzisz, zachęciłem. Może tak. I was też. Ale już tak finalnie, to jak myślisz? Czy rzeczywiście to mogłoby wpłynąć na tą ocenę? Właśnie ja trochę ocenę? Tego nie rozumiem. No bo czy oceniający... Ten fakt, czy Microsoft nie będzie mieć monopolu za dużego, czy jakby co ich obchodzi, czy Sony ma dobre gry, czy nie. Jakby patrzy, ile mają studiów dużych, nie? Wykupują, a nie na to, czy Sony też robi, wiesz, nie, dobre gry, czy może chodzi o marki i tak dalej. Nie? No dobrze, ale no to oni wiedzą i tak, chociaż dobra, to inna sprawa może. Że kupujesz jakby konsolę po to, że no tak. Tam jest duża marka, w którą chcesz grać, tak? No ale... Powiedzmy sobie szczerze, Microsoft dobra, ma na przykład jedną markę, dla której kupujesz, no dwie, nie dla której ma parę. Ale Force Gearsy, Halo. No czasem, nie dla wszystkich, tak? Może w Ameryce, tak? Ale ma trzy, tak? A przychodzimy do Sony i ma co? Ma Spidermana,
ma Horizon, God of War, Uncharted, tak, The Last God of Us, wiadomo. I teraz jeszcze Silent Hill by się okazało, no to może faktycznie, że oparciu oni mają więcej ekskluzywów niż my. I dlaczego tak. Płaczecie? Dlaczego jęczycie? Może by to miało znaczenie. Znaczy, jeżeli, nie wiem jak to działa, czy tam są na przykład coś w stylu adwokatów każdej firmy, bo jeżeli tak, to oni na pewno by to jakoś, wiesz, zakręcili, że... Nie, no tam kilka w ogóle, tam chyba zarówno nawet producenci sprzętów, jak i wydawcy się wypowiadali w tym wszystkim. No więc... to może faktycznie by to jakoś wykorzystano, no. Trudno powiedzieć, ale... Ciekawy temat ogólnie. Bardziej go wzięliśmy ze względu właśnie na te dwa Silent tytuły. Silent Hill, tak, i Kojima. Ale wszystko jak zawsze okaże się jeden dzień po publikacji. Po naszym podcaście, jak zwykle. Podcastu. Ale za tydzień już będziemy mieli przynajmniej temacik, bo będą jakieś trailery, mam nadzieję, i szczegóły na temat nowego Więc Silent Hill. Dajcie znać, jak wam się podoba nowy Silent Hill. Właśnie, to może być jedno z pytań w sumie, tylko będziecie musieli odpowiedzieć dopiero w czwartek najwcześniej, ale... No, to poczekać, o 20 ten drugi komentarz możecie będzie. Dopisać, o. Tak, wtedy możecie. Kurde. Będzie dużo. Dobra, a teraz przechodzimy do... krótszych tematów. No, niby. Bo tu będę się kłócił. Tak. Chodzi o Gotham Knights. Mhm. I podobno Gotham Knights będzie działało w 30 do 40 klatek na sekundę. No, nie będzie 60 klatek, tak? Tak. Gotham Knights nie będzie w ogóle do wyboru trybu graficznego. Na przykład tak jak w niektórych grach macie 1080-60 klatek. I to ta plotka, to nie jest oficjalnie potwierdzone, ale to było z Discorda, że ktoś z Warnera pisał na Discordzie, bo odpowiadał na pytanie ludziom, że nie, nie będzie 60 klatek. I to wywołało no trochę burzę, prawda? Część graczy jest oburzona. Niektórzy, tak jak Mateusz, mówią, że to jest w porządku, jak jest 30 klatek, oczywiście, ale moim zdaniem to jest trochę śmieszne, żeby gra raz wyglądająca średnio, jak patrzysz na nią, to nie widzisz nextgenowej mocy, czy karntgenowej. Ale poczekaj, dajmy dokończyć moje punkty. Druga sprawa, anulowali wersję na poprzednie konsole, żeby zrobić... To mówili, żeby działało lepiej, żeby wyglądało lepiej, prawda? I trzecia sprawa. Jaka jest trzecia sprawa w sumie? No 60 klatek jest fajne, nie? Więc to jest takie dla mnie... No ja w tym trochę nie mam aż takich emocji dużych, bo mnie ta gra w ogóle nie obchodzi. To zapomniałem, że to wychodzi już teraz. Ale no nie wiem. No, po graniu w takie gry jak wiesz, Spider-Many, te wszystkie... Arkham Knight dostał też patcha z 60 klatkami chyba, albo grałem na PC-cie, nie pamiętam. Ale w każdym razie po graniu... To, bo to nie jest tak, że to by był jakiś ewenement, wiesz, wśród gier open worldowych 60 klatek. Nie są gry, już dostały patche, jakieś remastery z 60 klatkami różne open worldy. Stare gry, tak, ale tak. Na przykład Spider-Man przecież nie jest jakąś starą grą, nie? Miles Morales. Ale jest grą na obie generacje, więc na pewno łatwiej zrobić 60 klatek tryb, gdy musisz wydać jeszcze grę na PlayStation 4, nie? No ale co to ma do rzeczy? No to, że projektujesz grę, która ma działać pod... Pod nowych konsolach, tak? Nie, nie. Oni projektowali grę pod PlayStation 4, bo przede wszystkim ta gra musiała działać na PlayStation 4. No tak, i co z tego, bo nie rozumiem, dokąd zmierzam w ogóle. Wykorzystali pełną moc PlayStation 4. Aha. I teraz muszą tą grę dać na PlayStation 5. I spoko, tylko że tutaj mają milion razy więcej mocy, więc i tak jakby zaprojektowali grę, która nie wymaga tyle mocy, więc mogą tutaj sobie dodawać 60 klatek, RTX-a, no dobrze, ja bym zrozumiał ten argument, gdyby nie fakt, że ta gra nie wygląda tak super. Dobrze, a teraz ja wracam do zapowiedzi tej gry i mówiłem, że to wygląda jak kupa, a wy nie, co ty mówisz tutaj, kurde, na tych zestówach, ja mówię... coś. Stop. Przestań, to nie widzisz? Nie, to jest 2022 rok. To będzie dobry odcinek, gdyby się będzie klikało. Ja nigdy nie mówiłem, że ta gra wygląda... Ja mówiłem, że ona mogłaby wyjść na PlayStation 3 chyba. Dobrze, ale ja nie mówiłem, że nie wygląda... Stop. Ja cię wtedy tak... Musieliśmy cię trochę ogarniać, bo ty mówisz, że wygląda okropnie. Wygląda. Nie wygląda okropnie, wygląda tak jak z poprzedniej generacji gierki, nie? Moim zdaniem. Nie wygląda tragicznie, ale też nie wygląda na przykład jak Horizon, jak Spider-Man, nie wygląda nextgenowo. O to mi chodzi, więc tutaj jakby nie widzę, gdzie się podziała... Wygląda jak gra na PlayStation 4. W najlepszych 4, momentach. Tak. 4, w najlepszych momentach. No, tak. Ale chodzi mi o to, że jakby nie widzę, gdzie tu poszła ta moc, gdzie niby nie można by 60 klatek też nie wiem. O to mi chodzi. I o to też się nie kłócę, tylko jakby... Czy koop może ma znaczenie tutaj? Nieważne, ile będzie mocy, zawsze pojawi się dylemat między tym, czy zrobić grę jeszcze ładniejszą i dać 30 klatek? No to czy... tego nie zrobili w każdym razie. No dobra, bo już na YouTubie są się, na przykład... Im się jest, nie udało. Na YouTubie jest pół godziny już rozgrywki, można oglądać pierwsze fragmenty. Ale to nic nawet na logikę działa. No, mam ograniczoną moc, tak?
no mimo, że jest duża, bo jest nowe konsole, ale mam ograniczoną moc. Mogę wycisnąć jeszcze więcej, tylko muszę tak, ograniczyć możesz, o połowę. I możesz dać tryb 1080p, 60 klatek. Na przykład. Mogę, albo stwierdzam, że to wygląda tak słabo, że bez sensu, tak? I mówię, że nie, sorry chłopaki, albo nawet przy tych 1080p, bo nie umiem na przykład jak oni programować gier, to nie osiągam 60 klatek, więc nie da się tego zrobić. No chyba, że w ogóle powinni zatrudnić kogoś, kto zrobi dynamiczną rozdzielczość, wtedy tak. Spadałoby na przykład do 480p. A co tam było w tym ziemniaku? A to zaraz, za chwilę, ale tylko powiem jedną rzecz. Ale zawsze, jak nawet by gry wychodziły w 60 klatkach, to ja już dzisiaj czytałem znowu na Twitterze takie komentarze. No tak, ale a grałeś kiedyś w Call of Duty w 120 klatkach? To jest dopiero różnica. Co to jest 60 klatek? To powinien być standard. Opcją powinno być w każdej grze 120 klatek. A jeszcze później widzę oczywiście już trollerski komentarz. Włączyłeś kiedyś 240 Hz na monitorze. Widzisz, jak działa wtedy myszka, jak masz komputer. Zawsze będzie... Żeby nie było, zawsze będzie w drugą stronę. Jak gram teraz na przykład w Battlefield i strzelanki w 75 i to czuć różnicę. Ale w każdym razie chodzi mi o to, że... A z drugiej strony masz filmy, które mają 24 klatki i oglądasz i cię innego. Nie boli oko, nie? Ale grasz też w gry, które mają 30 klatek i też cię nie boli oko. No grasz w Red Dead Redemption tak, 1 tak, ja rozumiem. Przykład, nie? To nie byłoby takie straszne, ale jednak no... Tu, myślę, że po PS5 i tak dalej. Wracając do Warner Bros. Montreal, czyli studia, które to robi, wytłumaczyli to tak. Cześć wszystkim. Wiem, że wielu z was zastanawia się, czy Gotham Knights na konsolach będzie miało tryb wydajności. To jest Discorda. Ze względu na planowaną zawartość gry, jak aktywowany w dowolnym momencie tryb co-op, ale czy on jest na tym samym... Tak. Czyli ktoś może przyjść do mnie, siedzieć na kanapie i może... A, czy jest split screen, pytasz? Split screen? Nie wiem. Chyba nie. Czy pełen detali, otwarty świat nie wystarczy po prostu zmniejszyć rozdzielczości? To do ciebie, aby gra działała szybciej. M. Zdanowicz. Dlatego tytuł nie będzie miał trybu wydajności i pozostanie ograniczony do 30 klatek na sekundę aż muszę na sprawdzić konsolach. I oczywiście później wyjaśnienie, że tam dlatego też nie wydają na stare konsole, bo nie byłaby w ogóle grywalna. I później przechodzimy do Lee Devonalda. No, Gotham Knights will not have split screen co-op, więc jak jest, nie rozumiem tego. Też nie wiem. Okej. Okay. Jakby, no jeden gracz nie może mieć mniejszej rozdzielczości niż drugi nie w koopie. Nie wiem co to wpływa jakby na... Jakby, bo i tak masz różnych przeciwników na ekranie, więc i tak jest moc obliczeniowa do analizy tego. Dobra, nieważne. Ale dołączył się do debaty ale właśnie... Ale jak na przykład na PC-cie grasz w koopa w różne gry, to każdy ma... Jeden może mieć 200... Każdy musi mieć taki sam experience, wychodzę nie, okay. Z założenia chyba takiego. Lee Devonald, starszy grafik techniczny do spraw postaci. I on napisał w ogóle na Twitterze, że Series S istnieje, a Microsoft nie pozwala wydać grę wyłącznie na jeden model. Cała generacja gier ograniczona przez tego ziemniaka. No to też i później takie rzeczy jak... Głównie GPU w Series S. Multiplatformowe gry zawsze trzeba optymalizować pod najniższy wspólny mianownik. A to też mianownik. Jest głupie takie gadanie, skoro są gry, które wychodzą na S i mają 60 klatek, nie? No tak. Trochę, no nie wiem, ale w każdym razie to jest dobre pytanie z tego tematu. Czy waszym zdaniem 60 klatek na sekundę powinno być absolutnym minimum i standardem w grach, które wychodzą tylko na PS5 i Xboxa? Bo moim zdaniem tak. Gość w ogóle usunął konto na Twitterze. Tak był zdesperowany. To koniec, no zadałem pytanie, już w sumie więcej nie powiemy na ten temat. Ale Gotham Knights kiedy to w ogóle wychodzi? Jakoś niedługo, nie? Chyba. Tak. Czytam jeszcze jego wytłumaczenie. Chciałbym, żeby gracze zrozumieli, że 60 klatek to 16 milisekund. Żeby zrozumieli, że każdy wróg na ekranie zabiera kawałek tego czasu. Każdy efekt graficzny, każda postać niezależna. Chcecie dynamicznej pory dnia, globalnego oświetlenia, to 4 milisekundy na start. Ćwierć budżetu renderowania poświęcona tylko na jeden efekt. Cienie, kolejne milisekundy lub dwie, w zależności od liczby świateł. Nadal nie rozumiem. No, ja gram w Vermintide na PC-cie i ja mam 60 klatek. Online katek. Na przykład to nie ma 60 klatek? Nie wiem. Ma, na pewno ma. No ale chodzi mi o to, jak właśnie gram w kooperacyjnego shootera na PC-cie i ktoś ma 20 FPS-ów na jakimś gównianym laptopie, a ja mam 75, to jakoś to działa, nie? Więc to też jest takie tłumaczenie trochę. Może to dotyczy ich gry, tak? Ich silnika, że ich silnik tak działa, okej. Okay. Ale to nie jest uniwersalne, że nie da się. Znaczy, widzisz, bo tutaj
on w tych tłumaczeniach finalnych mówi o tym, że to ćwierć budżetu renderowania i tak dalej. Czyli chodzi o to, że oni mogliby to zrobić, tylko po pierwsze nie mają czasu, po drugie nikt im nie daje pieniędzy, a po trzecie im się nie chce. Świetnie. I proszę mi nie szkalować kurna ziemniaka, bo po pierwsze Microsoft powiedział, po pierwsze, że Xbox Series S to ma moc w sobie, ale ma moc chmury jeszcze. Ma moc w sobie. I może z niej korzystać. Nie, ale tak serio, no Xbox Series S jakby potrafi tak odpalać. Mówisz, bo masz. Tak, mam i odpala gry i też odpali na przykład Plagę, która wygląda nieziemsko i wyszła dzisiaj. I tak naprawdę też będzie super wyglądać, tak więc jednak się da, jak się chce. Tylko tak po pierwsze trzeba chcieć, a po drugie mieć pieniądze. A po trzecie przypominam pytanie, czy waszym zdaniem 60 klatek na grach PS5, Xbox Series jest, powinno być standardem? O. I to z tego temaciku pytanie. Tak. My przechodzimy do ostatniego. Tak. Którym będzie mała mówiłeś. Ciekawostka. Tak. Ponieważ okazało się, że Valve zarejestrowało sobie nowy znak towarowy. I to nie brzmi, znaczy to pewnie jest jakaś nazwa robocza, a chodzi o wyrażenie Neon Prime, czy tam Neon Prime. I teraz ludzie się zastanawiają, co to może być, ponieważ to zakwalifikowano tam w tym urzędzie patentowym, czy gdzie to się tam się robi, w kategoriach oprogramowanie gier wideo, oprogramowanie gier komputerowych, program gier komputerowych do pobrania przez internet i tak dalej. Więc to może być gra, ale nie to musi. To może być gra, ale dla mnie to bardziej brzmi jak jakieś jak coś, co miałoby, nie wiem, jakaś aplikacja nowa, jakieś coś tak coś bardziej w tym stylu, jakaś technologia może, która miałaby pomagać w grach, na przykład jak, nie wiem, nowa wersja jakiegoś systemu sztucznej inteligencji, który, jaki mieli w Left 4 Dead, pamiętasz? Ten cały system tam opatentowany też, to co hordy generowało w zależności od poziomu trudności, bla bla, to może być też coś takiego, to może być jakiś, nie wiem, nowy system związany z VR-em. Na pewno będzie się to pobierać, tak? Jakby, bo ta kategoria też jest przez internet. Mi ta nazwa pasuje na przykład na jak Amazon Prime, to Neon Prime, abonament na Steamie i masz jakieś gry. Nie? Cały Steam, bo no kurde, ale nie, to było. No to może nie, ale wiesz, że tak wpadają jak na Amazonie, nie? Że tam 7 gier w miesiącu. Nie? I w sumie czego tego Steam nie zrobił? Nie rozumiem. Bo nie potrzebują, mają za dużo pieniędzy, po co im więcej. Ale w każdym razie to jest ciekawe. Ja oczywiście naiwnie mogę wierzyć, że to będzie, nie wiem, Team Fortress 3 albo coś takiego, ale nie chcę sobie robić nadziei, że to będzie jakakolwiek gra wideo od Valve. Przeczytajmy także internautów. Internauta uważa, że może to być abonamentowa usługa premium dla kompetytywnych gier Valve, Dota 2, CSGO, zapewniająca ochronę meczu przez lepsze oprogramowanie przeciw oszustom. No, nie brzmi tak do tego i nazwy. I co tutaj mamy? Z kolei użytkownik Reddita sądzi, że może być to nowa nazwa dla tworzonej rzekomo od kilku lat gry w uniwersum Half-Life, znanej do tej pory wśród fanów pod roboczą nazwą Citadel. To na pewno nie jest. No to. Nie wiem, czemu to miało być to, w sensie. Neon Prime z niczym się nie wiąże akurat tutaj i też, no nie wiem, ktoś tam, no ludzie są, mają nadzieję. A może prawda? Coś na Steam Decka po prostu, nie? W sensie jakieś oprogramowanie do Steam Decka. Może. Bo jakby teraz uwolnili, już można sobie zamówić od ręki, tak? Tak, tak. Nadal nie sprzedali chyba milion konsol, tak więc nie jest źle, jak na standardy lat 90. na przykład. Ale w ogóle tego nie reklamują, tak? Ja nie rozumiem, jakby Valve nie potrzebuje. Podcierasz się pieniędzmi i chociaż, no tak, dla zasady coś zrobi. Inflacja idzie, tak? Wydajmy na coś, co nam przyniesie jeszcze więcej pieniędzy, czyli na przykład weźmy, zróbmy reklamę na YouTube'a i pokażmy ludzi, którzy, prawdziwych graczy, a nie jakichś graczy Nintendo Switch. Z polskim dubbingiem te reklamy. Co mają jakieś takie czapeczki z wiernikiem na górze i w górę grają tylko w Mario i Zeldę. Pokażmy prawdziwych, męskich, wielkich graczy grających w Call of Duty, na Steam Decku. Duma, tak. Oglądające Katrin i w ogóle takich prawdziwych graczy i pokażmy, to jest zabawa dla prawdziwych graczy, Steam Deck, nie? I wow. I by się sprzedało, mówię wam. Ale to nie chcą zrobić, nie wiem dlaczego. Myślę, że mają swój research, dla którego ale nie robią, nie mają marketingu. Ale oni z żadną rzeczą, żadnym produktem nie zrobili marketingu. Ale oni wydają marketingowy hajs na przykład na media, nie? Na jakieś. Gdzie nie widziałem nigdy reklamy Steama.
Steama nie, no bo to jest, Jezu, to jest takie są reklamy gier jednak. Na Steamach, granie czyli na PC-cie, granie na PC-cie jest dosyć niszowe. No. Naprawdę, i to maszynka do zarabiania pieniędzy, jednak niszowe. No i gdzie niszowe? No miliony graczy. No. No tak, ale jak ktoś ma Steama, to wie, że Steam Deck istnieje, moim zdaniem. Jak używa nie sądzę. Nie sądzę, po prostu kupujesz grę, masz kod na Steama, instalujesz i grasz dlatego, że tak kazali ci, nie? Jakby Steam zrobił, przecież mieli i swojego... To pudełko Steam, ten kontroler tak, Steam. Steam Machine, pamiętam. Swój, chyba nawet to oprogramowanie Steamowe na Chromebooku jakoś zrobione. Tak, tak. I nigdy nie było do tego żadnego marketingu. W ogóle do niczego nie ma marketingu. No bo Valve to inaczej muszą robić niż wszyscy, wiesz. To nie rozumiem. I to jest pytanie. Nie ma chyba żadnej osoby, która rozumie Valve, więc nie musisz pytać. Jeśli rozumiecie, a może jest taka jedna osoba i nas słucha. Jeśli potraficie logicznie przedstawić model działania mózgu Gabe'a Newella, to poprosimy w komentarzach. A teraz przejdziemy do ostatniej sekcji, czyli pytania spod poprzedniego odcinka. A ostatnio rozmawialiśmy o Need for Speedzie, więc pytanie brzmiało, czy podobał wam się Need for Speed Unbound? Proste pytanie, prawda? I Michał napisał, i tu czytamy ze Spotify'a, marka Need for Speed jest już tak zużyta, że twórcy muszą chwytać się czegokolwiek, by zainteresować fanów ściga. Jak wygląda, to niestety słabo i sukcesu z tego raczej nie będzie. No. Jak mało zobaczyliśmy, co prawda, ale dziś, kiedy nagrywamy ten podcast, pokazano dłuższy gameplay i wygląda bardzo szybko. Wygląda, znaczy o wiele szybciej wygląda ta jazda i tak arcade'owo, nierealistycznie, niż w poprzednich Need for Speedach, mam wrażenie. Aż sobie. Momentami. Przynajmniej jak się Nitro odpali, to naprawdę wygląda jak jakiś burnout. Więc, bo to robią twórcy burnout. No tak, ale ci z Criteriona niby robili pod innymi nazwami, inne tam Need for Speedy, czy tam trochę osób z tego studia, więc no, bo miałem wrażenie, że na przykład ten ostatni Need for Speed, co też był w mieście, to był troszeczkę taki... Bo tu jest 60 klatek, dlatego tak ci się wydaje. Jakby było 30, to by było spokojnie, nie? Nie, to nie o to chodzi. Chodzi ogólnie o to... Patrz, zrobię 700, a nie, 480. Patrz, nie jest wolniej. A nie chodzi tylko o to, tylko takie, no nie wiem, takie... Wizualnie też trochę wygląda właśnie tak, że wszystko... No mieni się, bardziej arcade'owe tak. Jest, no, to no tak, nie wiem jak to nazwać. No, ale... Jak to Need for Speed, nie? Ale bardziej niż poprzednie, mam wrażenie. No to dobrze, no bo to znaczy się, że marka się rozwija, kombinuje, próbuje coś zmieniać. Dużo też nacisku na jakieś tam wyskoki, wiesz, takie, jak się jedziemy po schodach i w ogóle. Także wygląda okej, no spróbuję na pewno, tak jak mówiłem tydzień temu, aczkolwiek nadal to nie jest coś, co wow, Need for Speed jakiś, bo nadal nie widzę żadnych fajnych, nie wiem, nowości gameplayowych, czy gimmików ciekawych, czy czegoś z policją ciekawego. Oczywiście ta policja jest, ale zobaczymy jak to będzie, czy to będzie dużo jej, czy będzie często właśnie się uciekać przed policją, co by było akurat spoko, no ale tak. Dobrze, obejrzyjcie sobie nowy gameplay. Wracamy. Matiak 125, przyznam, iż sam się sobie dziwię, ale jestem naprawdę podjarany i czekam na nowego NFS-a. Odkąd pamiętam, lubiłem NFS-y bardziej lub mniej. W hit wpadła platyna, więc za Unbound też się z chęcią zabiorę. No Mariusz pisze, że tak, czegoś takiego jeszcze nie widziałem i może przykryje to słaby model jazdy. Okej, okay, czy ma nadzieję Mariusz, że... Need for Speed nigdy nie miał słabego. Miał zawsze taki, okej, okay, no, jeżdżę sobie. Chyba, że te starsze oczywiście. Porsche na przykład miał bardzo dla mnie tylko jazdy. W momencie jakby trybu drift. To bywało tak, że jeden Need for Speed miał fajny drift, a drugi był przekombinowany potem. Nie dało się jeździć, tak? I jakby tylko z tym miałem zawsze problem. Kubuś, NFS taki se, ale coś jak Crash Bash to byłoby cudowne. Ugełem, przepraszam, że tak powiedziałem. Ogółem. A ogółem jest. O Boże. Dziękujemy bardzo. Dobra. Człowiek się uczy. Ja chcę komentarz Micela przeczytać. Dobra. Tak. O. Tak, koniec komentarza. Zgadzamy I mamy się. Jeszcze ostatni. Gandhi. Siema. Muszę przyznać, że wygląda całkiem spoko i może być to fajna odsłona. Jakimś wielkim fanem gier wyścigowych nie jestem. Ślał... Ale. Pewnie. Albo, ale serię NFS szanuję i dobrze wspominam, zwłaszcza Most Wanted na PlayStation 2. Tak jest, najlepszy NFS moim zdaniem. Ale po prostu byliśmy... Siła nostalgii oczywiście, ale jak byłem dzieciakiem, to też grałem w inne NFS-y. Ale Most Wanted zawsze najbardziej mi się podobał z tych starych, nie ukrywam. A nie Underground 2? Mi nie. Się najbardziej Underground 2 podobał, bo już nie było właśnie... Był otwarty świat i fajna muzyka i Riders on the Storm i no, super było. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, Cyborg na koniec zostawimy. Jesteśmy już na YouTubie. Maniak. Nowy Xbox Keystone do grania w chmurze to pewniak. W ogóle później się
A nie, to mówiliśmy, że później się pojawia informacja, że to na pewno w takiej formie nie trafi, tak? I że tak. pracują jeszcze na tym. Dobra. Daniel, NFS, emoji zastanowienia. Powiem tak, zagram te 10 godzin w Game Pass i to by było na tyle o planach do tej gry póki co. Póki też to się tak nie pisze. To tak jak ja mówiłem w sumie. Chyba, że uki póki. Chyba tak. No. O, Imhotep Kwe pisze, czy to jest jakiś aztecki w ogóle Bóg? Ten Cloud na Xbox streamuje z Xbox Series X. Było info o tym. Ha? Tak, w ogóle, to też Paweł wspominał chyba. W Polsce, powiem wam, jak jesteście patriotami, to lepiej zrezygnujcie z Xboxa, bo streamuje z Niemiec. Z niemieckich Xboxów. Z niemieckiego Xboxa? O, tak, nie. Bo kiedyś miałem tak, że właśnie jak grałem, to pokazał mi się interfejs tej konsoli. Jakoś dziwnie to było, ale było wszystko po niemiecku, więc okay. Sorry. Michał Szostak pisze, w końcu ktoś odpowiada na pytanie. Jeżeli tę markę ma coś jeszcze wskrzesić, to tylko powrót do stylistyki gameplaya właśnie ze złotego okresu początku lat 2000. Niemniej to nie wszystko, potrzebny jest odpowiednio skrojony, im prostszy, tym lepszy model jazdy. Zapewne jednak to zepsują poprzez grind, mikrotransakcje i inne lootboxy. Lootboxy są, już mówiłem tydzień nie temu. Będzie nie tego będzie w ogóle. Lootboxy, coś nie istnieje. Season Pass może. Jeżeli jednak jakimś cudem tego się wystrzegną, to jest potencjał na minimum 8 na 10. Jestem za tą stylistyką. Okay. No dobra, ale złoty okres z początku lat 2000 to jest dokładnie to, co było ostatni NFS. Hit, tak? Hit był ten ostatni? No tak, ale to był taki duży open world właśnie. Ale wyglądał jak stare Need for Speed i był reklamowany, że to taki underground, no, tylko wiesz, nowoczesny. Plus chciałbym powiedzieć, że w ogóle ta gra będzie tańsza, nie? O 100 na nowych konsolach niż inne gry. 250. Wow. Nie będzie tańsza, będzie stara Senna. Bo wydaje mi się, że te gry za 300 ileś to tylko Square Enix na razie tyle wycenia. Sony. I Activision. Nie wszystkie firmy jeszcze wydają, bo na przykład Gotham Knights też kosztuje chyba 200 ileś, wydaje mi się, więc okay. To nie tak, że wszyscy wydawcy, bo jeszcze czekają po prostu okay. Z tym wzrostem cen. Gumbi pisze, jest super. Dobrze wiedzieć. Michał Mostowski zapowiada się bardzo ciekawie i myślę, że dzięki możliwości wyłączenia wszystkich animowanych dodatków wizualnych może być bardzo grywalny i przyciągnąć tych, co byli sceptycznie nastawieni do nowego NFS-a. Bynajmniej ja czekam. Nie skomentuję. No, nie tak, komentuj to, tak używania bynajmniej. Nie komentuj używania. Tak, przejdźmy dalej. Mikołaj Gaweł, no. Mikołaj Gaweł, niepoprawny w nawiasie, pisze, że wygląda jak kreskówka dla najmłodszych. Grafika nie urywa. Właśnie odkryłem, kiedy będzie Persona 3 Portable jako trzeci temat. Persona 3 Portable i Persona 4 Golden na Xbox Series i na konsolach ogólnie. Premiera 19 stycznia. Tak, to wiemy. Dziękujemy za przypomnienie. Będziemy grali. Persona 3 Portable i 4 Golden trafią na Xbox w dedykowanej wersji. Na PS5 nie otrzymamy natywnej edycji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i nie wiem, czy będzie 4K i 120 FPS-ów. Działać te gry na Xbox Series X. Na PS5 zagramy dzięki wcześniej. Co? To jest jakiś strumień świadomości się wylewa w tym komentarzu. Mamy newsa, w każdym razie o Personie, która będzie na konsolach. No, że Xbox lepiej, bo przygotowali specjalnie na Xboxa, a tutaj coś tam, że będziesz grał na PlayStation 5, ale będziesz grał w wersję z PlayStation 4. W skrócie, przetłumaczyłem. Ja chciałbym doczekać się komentarza Mikołaja Gawła, ale poprawnego. Zły brat bliźniak, tak? Tak jest. Jarek Gamer. O, może i mi się spodoba, szkoda, że na PS4 nie wyjdzie, ale wszystkie części ogrywałem, a nie spieszy mi się kupować PS5 czy Xbox Series X. Na razie na God of War czekam, pozdro panowie. Jarku, pozdrawiamy prezesa. Możesz Xboxa Series S za mniej niż 1000 zł kupić nowego i sobie zagrasz też tego Need for Speeda i to wyjdzie tyle, ile używane PlayStation 4 w ogóle teraz kosztuje na tych wszystkich OLX-ach i innych tak? sprawach. Tak. Ja sprzedawałem chyba pół roku temu. Ja mam PS4 do domu starszego brata mojego. I tak. Tylko że płyta jest w środku zacięta, bo się napęd, wiesz, nie chce. To pewnie trochę obniży, zakładam. No tak. Nie, ale kurde, trzeba zobaczyć. Nie, no to idzie naprawdę. Bo nie ma PlayStation 5, więc ludzie kupują PlayStation 4. Adziu 1991. Musiałbym pograć, by dokładnie ocenić, ale myślę, że będzie coś z tego. Sypski film. Serbska sałatka jest super. Serbski film nie polecam. Spokojnie jej i tak to spartoli, obrzydzi grę mikrotransakcjami, paywallem lub jakimś innym G.
Nie znaczy, sądzę. Jedyne co mogą zrobić, to grind jakiś straszny, ale już tego nie robią. Poprzedni na FF raczej był taki normalny pod względem, nie wiem, płatności i tak dalej. Więc... Płatne skórki co najwyżej, co ja widzę. Absyrtos Medea, po pierwsze, w Payback i Hit pograłem łącznie jakieś 3 godziny i jedyną zachętą do sprawdzenia Unbound jest dla mnie powrót do serii Criterion Games, czyli ci od Burnouta. Dwa, ostatnio kupiłem Xboxa Series S, więc już mam swoje pudełko dla xClouda. No proszę. No ale masz też pudełko dla Need for Speeda. Przy okazji. Ha, tak. Widzisz? I przypominam, jest promocja chyba za 4 zł na Game Passa. Nie ma za darmo reklamy. Nie jest za darmo, ale widziałem jeszcze... Płacą nam? Nie, ale bardziej, żeby bardziej dojechać Microsoft, to okay. Jest jeszcze jakaś zniżka 19%, przez co płaci się nie 4 zł, a 3,57. Wow. Ale to dla nowych pewnie? Nie, dla tych, co mieli też, ale na przykład teraz nie mają. A, dobra, to ja mam. Niestety do marca. Niestety to nie zadziała. Son Goku SSJ2 pisze, NFS upodobniający się do nierealistycznej grafiki, jak ze czasów undergroundów, w serduszku i tak Hot Pursuit 2 demo, gdzie było tylko Ferrari, Porsche, o to pamiętam demo. Jest to część, która ma realne szanse pobudzić nostalgię w graczach, którzy nie są zamknięci na kilka nowości. Mówiłem to samo o NFS 2015, mówię za każdym razem, że nowy BF to BF, który... wróci na piedestały, może po roku wrócę do 2042. PS, jakim prawem nie ma Toyoty Supry? O proszę bardzo, zgadzam się. Nie ma Toyoty Supry, a na wpierdzielali 1000 Lamborghini, które za nic mnie nie obchodzą. Stare auta, Golfy 2, Jetty, Most Wanted 2, Porsche 1, 2 Lamborghini i było już za dużo, zgadzam się. No ale fajnie można sobie modować takiego Golfika dwójeczkę albo Jetty, wiecie, no tak to działa. Mark 13, a skąd mam wiedzieć, jak nie pokazano żadnego gameplayu? Dziwne pytanie zadałeś. 30 sekund pokazano. Przepraszam, jest teraz gameplay. Teraz już wiem, że wtedy nie było, jak zadawaliśmy. Tak. Nie, nawet jak zadawaliśmy pytanie, to był krótki urywek gameplayu. No więc... były urywki. Na podstawie ich w ogóle, ja oglądałem te urywki na Twitterze i rozmawialiśmy wtedy. Tak. No i mamy kobyłę. A, jeszcze. Mr. Cyborg. Cześć, to żaden problem, że czytacie moje komentarze na końcu i tak zawsze słucham całej audycji, czy to GNM, czy GNM+, więc nawet jeżeli coś mnie pozornie nie interesuje, to nie przewijam, bo zawsze może się okazać, że jednak mnie zaciekawi. Słusznie. I bardzo dobrze, dziękujemy. Słucham was podczas spacerku do pracy i w drodze powrotnej, a także gdy sprzątam mieszkanie, aby umylić sobie tę niezbyt przyjemną czynność, więc tym bardziej nie ma sensu się bawić w jakiekolwiek przewijanie. Tam i jeszcze, to jest właśnie dla... Tam jeszcze w rogu trochę do odkurzenia zostało. Zobacz. I to jest właśnie na przykład przykłady, jak nas słuchać, tak? Dla innych. Jest jakaś odznaka nas... fana, lidera? Tak. Chyba jest. Na YouTubie? Nie wiem. Nie, chyba nie wiem. No nieważne. Ale możesz dołączyć do Gramy na Maxa Hyde Park i tam nadamy ci odznakę lidera na Facebooku. Xbox do grania w chmurze to nie moja bajka, ponieważ jestem szczęśliwym posiadaczem Series S, konsola pode mnie robiona, ponieważ żyję jeszcze w czasach średniowiecza i nie dorobiłem się odbiornika 4K, więc zakup X-a był bez sensu. Rozdzielczość Full HD w zupełności mi wystarcza, nawet brak czytnika mogę wybaczyć, bo kupiłem ją z myślą o Game Passie. Jako, że w poprzedniej generacji byłem posiadaczem PlayStation 4, to ominęło mnie sporo gier na One, więc nie narzekam na nudę. A biblioteka Game Passa naprawdę robi wrażenie ilością i różnorodnością. No proszę, tak to jest, jak jest wsteczna kompatybilność, kto by pomyślał. Tak jest. Grania w chmurze jeszcze nie testowałem, ale mimo wszystko wolę sprzęt, na którym mogę pobrać grę i nie obawiać się jakiegoś zwolnienia na łączach czy innej drobnej awarii. A takowe w telewizji internetowej mi się zdarzają. Największą zaletą tej skrzynki powinna być cena, ale nie powiedziałbym, że 900 zł, które dałem za używane Series S z 1,5-roczną gwarancją, to jakiś majątek, to prawda. To różnica by była tak naprawdę maksymalnie połowiczna, czyli około 500 zł. No, ale Series S, nawet gdybyś miał 4K telewizor, a taki posiadam, to on sobie tam upskaluje to hardware'owo do 4K. Tak, nie tak, że wygląda jakoś rozpikselowane czy coś. Więc i te wszystkie tam, te super technologie, więc to wygląda jakby było 4K, ale nie jest. No i teraz, no i dochodzimy do tematu, o którym wspomniałem na początku, czyli Need for Speed, który mnie średnio interesuje. Może w kilka części w życiu zagrałem, żadne nie skończyłem, żeby nie było, że jadę po NFS, cały gatunek wyścigów jest raczej mi obcy, sporadycznie sobie w coś zagram, bo staram się doświadczać każdego gatunków, ale fanem nigdy nie byłem. Z perspektywy laika gatunku na pewno doceniam zmianę designu, coś a la cel-shading, w wyścigach to raczej rzadko spotykana rzecz. Wyróżnia się też efektami komiksowymi, aczkolwiek na filmiku miałem wrażenie, że może
to trochę przeszkadzać, zasłaniać trasę, więc dobrze, że w razie czego można to wyłączyć. Ziomalski klimat średnio do mnie trafia, ale ogólnie życzę tej grze jak najlepiej i jestem ciekaw, jak zostanie przyjęta. Pozdrawiam. My też również pozdrawiamy, tak, też ale ciekaw. Na tym filmiku widać, że jakby ta kamera jest na tyle daleko od naszego samochodu, i tak że... da się ustawiać kamerę pewnie, może być bliżej, tak, dalej. Ale... chyba to nie będzie przeszkadzać. Ta kamera na tym filmiku, bo ostatnio oni prezentują zawsze z kamerami, co jest tak śmiesznie przyklejona do samochodu, ale jak jest zakręt, to ona zostaje w miejscu, a wiesz, tak widzisz bok jadący w bok. Ale mnie też ciekawi właśnie przyjęcie tej gry ostatecznie, jak już wyjdzie. Zobaczymy. Śmiesznie na pewno wygląda kontrast tych postaci komiksowych, które tak. siedzą w realistycznych jednak samochodach. Jest realistyczny świat dookoła, ale... to jest raczej do przebolenia. Chociaż ten świat trochę tak wygląda jak z tych starych. Wiesz, taki jest... Tak jest taki Spider-Manowy z takich ten starych. Świat. Tak, no jest, tak. Te budynki są takie raczej, że w sumie ciekawy sposób na też ograniczenie sobie pracy. Może no stąd to taki, te taka stylistyka, nie? 250 zł. Nie ma też. No bo patrz, no bo to są wszystko takie, jak to mówią, sprite'y? Tak? Może nie sprite, ale po prostu raczej proste tekstury budynków są. A więc ciekawy. Bo to też chyba nie będzie akcji w dzień w ogóle, więc mogę sobie pozwolić na ukrywanie trochę. Nie, no jak nie było. W dzień jest? Proszę. A, jest w dzień, okej. Okay. No to ciekawe. Tylko nic po prostu się nie dzieje oprócz tych samochodów, z którymi się ścigamy i raz od czasu do czasu jakaś ciężarówka przejedzie. Tak, i stoją jakieś tak, samochody, nie ma ale ruchu, nie ma tego nie ma dużo. Chyba ruchu na ulicach w ogóle z tego, co widzę w tym filmie, w tym gameplayu dłuższym. Ciekawe, czy to jest nie, na czas to wyścigów coś, tylko, mam nadzieję? No coś, ale zobaczymy. Coś tam było na początku. Dobra, to był 519 odcinek GN+. Plus. Pytanie główne z tego odcinka będzie oczywiście brzmiało. 30 klatek ja bym zadał. Tak jak dobra. Ogólnie. Czy waszym zdaniem 60 klatek na sekundę powinno być standardem na nowych konsolach, czyli tych current genach? Ewentualnie czy 30 klatek to taka tragedia. Tak, 519 GN+, razem z wami byli Mateusz Domowicz i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.